Moi drodzy, Rezmer ponownie, moi drodzy. A ja śniadanko, późne śniadanie, drugie śniadanie w lesie, już chyba jest koło godziny 13, albo i dalej. Zobaczcie, moi drodzy. Cały koszyk podgrzybków, ale nie tak do końca, ponieważ tutaj pod spodem mam bardzo dużo takich opieniek, ale nie będę tutaj, moi drodzy, tego wyciągał z tego kosza, żeby wam pokazać, udowodnić. Dlatego, bo boję się, że te grzyby zmarnieją mi, moi drodzy. Moi drodzy, a ja sobie kupiłem po drodze soczek marchwiowy. Dwie bułeczki i kawałek pasztetowej wędzonej. Moi drodzy, co chciałem powiedzieć? Nie będę wam tutaj nagrywał, może jak spożywam tą strawę. Ale co chciałem powiedzieć? Jeżeli chodzi o grzybobranie, jestem zadowolony, ponieważ postanowiłem sobie odszukać dzisiaj opienki. Bardzo, bardzo fajna pogoda dzisiaj, moi drodzy. I powiem tak, udało mi się, udało mi się. Teraz przyszedłem tutaj na ten las, co byłem w tamtym tygodniu. I podejrzewam, że jeżeli natrafię na to miejsce, w którym byłem, to jeszcze do pełnego kosza dozbieram i będę wracał do domu, moi drodzy. Kupię ewentualnie po drodze jeszcze cebulkę i wszystko. Moi drodzy, ja postaram się ten filmik, żeby był na początku wgrany tego całego filmiku dzisiejszego, ponieważ tam mam chyba jeszcze jakieś 7 minut, które wcześniej nagrałem, jak przemieszczałem się po lesie, moi drodzy. A ten może dla odmiany wam pokażę. Raczej wstawię go po prostu. Ja chciałem jeszcze wam pokazać takiego grzybka, znalazłem fajnego. Nie pokażę wam, taki duży podgrzyb. Znalazłem dużego podgrzyba. Może mi się uda później, zrobię mu zdjęcie i na początku właśnie filmiku właśnie zrobię tak, żeby był widziany ten duży grzyb. Pozdrawiam, moi drodzy. I do następnego. Trzymajcie się i dziękuję, moi drodzy, jeszcze raz za 6000 subskrypcji. To bardzo ważne jest. I do następnego. Cześć. Dzień dobry, moi drodzy. Rezmer z tej strony. Moi drodzy, a dzisiaj taka troszeczkę inna odsłona. Rezmer, co prawda, może nie jest jakimś grzybiarzem, ani nie nagrywa filmików o grzybach, ale chciałem was dzisiaj zaprosić na taki może nie krótki, nie długi, nie wiem jeszcze dokładnie, jak to będę robił. Najprawdopodobniej pewnie będę się starał tutaj jak najwięcej pauzować. Moi drodzy, przed 9 rano, dzisiaj chyba jest, zdaje się, 18 października, moi drodzy, a ja się wybrałem do lasu pod grzybki i po opieńki, moi drodzy. Moi drodzy, ledwo co wszedłem do lasu, którego nie za bardzo znam, moi drodzy, i zobaczcie, co już znalazłem. Tutaj w dziurze znalazłem jakiegoś podgrzybka. Ktoś chyba tutaj już musiał chodzić wczoraj. Patrzcie, a tu jaki piękny. Za chwilę będę je sprawdzał, moi drodzy. Zobaczcie. Zobaczcie. Tutaj drugi się ukrywa. Moi drodzy, skręciłem w takie miejsce. W takie miejsce. To jest taki teren. Takie krzaczory, moi drodzy, bo ja zmierzam całkiem w innym kierunku. W kierunku Otomina, bo tam będzie później sklep. Będę musiał sobie jakieś soki, marchwiorek kupić. Bo mam tylko dwie butelki małej wody i trzy jabłuszka. Moi drodzy, zobaczcie. Kolejny podgrzybek, piękny, przepiękny. A tutaj są bliźniaki. Moi drodzy. Zobaczcie. Bliźniaki. Bliźniaki. Uj.
Moi drodzy, ja od razu będę za chwilę je przecinał nożykiem i sprawdzał, czy one w ogóle się nadają. Postanowiłem sobie, że od razu będę to robił i zaraz wam tutaj pokażę. O, ten się nada, moi drodzy, ten się nie nada. Moi drodzy, ten na pewno się nada, zobaczcie jaki piękny. Ten się też nada, moi drodzy. Z tym też wszystko w porządku, nic mu nie dolega. No tego nie będę brał, moi drodzy. I podejrzewam, że chyba tego chyba również też nie. Dobra, dobra, moi drodzy, ja pauzuję. Kilka nazbieram i odezwę się. Na razie, hej. Moi drodzy, jak na razie to powiem wam szczerze, że kiepsko. Minęło chyba już 20 minut, ale muszę się pochwalić, bo mam kilka podgrzybków. Zaraz wam pokażę, jak one wyglądają, moi drodzy. Co mi się tutaj trafiło dodatkowo jeszcze. Moi drodzy, zobaczcie. Taki podgrzybek zdrowy jest na pewno. Ja go przetnę, zobaczcie. Piękny podgrzybek. Tutaj kolejny z korzeniami. Fajny, malutki, zobaczcie. Piękny, zdrowy podgrzybek. Czyli w ciągu 20 minut znalazłem ich chyba z 30, a zabrałem zaledwie 4 sztuki. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Ale przebrane i wszystkie zdrowe, moi drodzy, idę dalej. Mam nadzieję tylko, że baterii wystarczy. Pokażę jeszcze coś tam, jak dalej znajdę. Postaram się, żeby ten filmik nie był dłuższy niż 10 minut. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej. Moi drodzy, ponownie jestem. Moi drodzy, chyba już jestem z godzinę w tym lesie. Ale fajnie jest, moi drodzy, za jakieś pół godziny podejrzewam, może około godziny dopiero będę tam na takim jakimś tam 1/3 mojej trasy, czy 1/4. Pójdę do sklepu sobie te soki marchwiowe kupić. Moi drodzy, zobaczcie co znalazłem. Zobaczcie. Idę sobie tutaj takim, co prawda, staram się chodzić teraz takimi suchymi terenami, ale jeszcze mam takie tutaj po tej stronie lasu w planie znaleźć te opieńki, co w tamtym roku były, ale jeżeli nie będzie, to pójdę w te miejsca podobne, co byłem w tamtym tygodniu. Moi drodzy, zobaczcie. Jaki piękny grzyb. Zobaczcie. Coś wspaniałego. Jak to by zalatany tata powiedział, majestatyczny, przepiękny grzyb. Zobaczcie, jaki piękny grzyb, moi drodzy. A tutaj jeszcze pokażę wam, o, znalazłem ciekawostka, taki scyzoryk znalazłem. Jakiś tam, ktoś tam miał na grzybach kiedyś, ale to nie wiem, czy to w tym roku, bo jakiś taki troszeczkę zapuszczony. Moi drodzy, tutaj wrzuciłem kilka podgrzybków. Zaraz je oczyszczę. O, zobaczcie. Tyle się tego nazbierało. Wszystko zdrowe. Ten niestety, moi drodzy, nie jest za zdrowy. Ten jest zdrowiutki. Moi drodzy, tutaj kolejny. Ten jest zdrowiutki. I kolejny. Zdrowy grzyb. I jeszcze jeden. Ten niestety robaczywka, moi drodzy. I ten największy podgrzyb. Zobaczcie. Przepiękny. Zdrowy grzybek. Światła szukam odpowiedniego. Do zobaczenia, do potem. Spauzuję. I później się odezwę, jak jeszcze coś tam znajdę po drodze. Trzymajcie się, hej. Zobaczcie, moi drodzy, jaka piękna woda. Moi drodzy,
Ja jeszcze tutaj mam kawałek do takiego jednego miejsca, gdzie w tamtym roku było trochę opieniek w pobliżu sklepu. Napiję się wody i będę wam chyba na tą chwilę dziękował. Bo zanim dojdę do kolejnego lasu, to zajmie mi ponad godzinę, także nie będę już tutaj się rozdrabniał na dwa lasy. Ale na sam koniec, za moment pokażę wam chociaż te kilka podgrzybków, które znalazłem. I chciałbym powiedzieć, że warto wychodzić z domu i chodzić po lasach. Ludzi spotkałem trochę na grzybach. Nie zdziwiony oczywiście, nie byłem zdziwiony, ale tylko tak po prostu mówię, że spotkałem ludzi, także coś się dzieje. Do zobaczenia. Moi drodzy, zobaczcie, ja tylko na chwilę, ponieważ znalazłem w starym miejscu, może niewiele, ale takie fajne opieńki, zobaczcie. To prawda, w tym roku, zobaczcie, nie ma tutaj na pniach, ale przy pniu znalazłem tutaj znowu kolejny i tam w oddali pod pniem kolejne, moi drodzy. Może nie ma ich wiele, ale chciałem wam tylko pokazać, jak te grzyby wyglądają. Tak wygląda, moi drodzy, opieńka. Miodowa, że tak powiem. Najprawdopodobniej nazywa się miodowa, ponieważ jest ich kilka odmian. Moi drodzy, no i najczęściej rosną właśnie w takich skupiskach, na pniach, albo w okolicy gdzieś właśnie pnia, albo nieraz nawet i takie są ścieżki tych grzybów na liściach, moi drodzy, ale to dlatego, ponieważ one po prostu, jak sobie znajdą jakieś gałęzie, drzewa, które po prostu uwielbiają, to tam się nasiewają. Moi drodzy, zobaczcie, opieńka miodowa. Odezwę się do was, jak troszeczkę ich już tutaj będę miał w koszyku. Do zobaczenia, hej. Tak wyglądają, moi drodzy, zobaczcie. Tak sobie rosną. Potrafi ich być dużo więcej. Potrafi ich być nawet i kilkaset w jednym miejscu. Do zobaczenia.